Cześć, witajcie w kolejnym odcinku unboxingu na naszym kanale. Dzisiaj mamy kilka paczek do otwarcia. Zaczynamy od pierwszej. Taka w miarę mała. Z tego co widzę na etykiecie, jest to Radeikos L3. Co by tu więcej mówić? Otwieramy. Pierwsze zasady, usuńmy etykietę. Zaraz sobie to otworzymy. O. Jeszcze jest. Pozostałeś po starej etykietce. Ok. Radio spakowane, jak widzicie. Dziwne pudło. Jakby je tutaj otworzyć. Tutaj jest coś zagięte, może się uda bokiem dostać do tego odbiornika. No, prawie. Z tego co pamiętam, to Radeikos zostało kupione na Olixie za bardzo tanie pieniądze, z myślą o pozyskaniu kilku części, jak zwykle. Naprawdę obklejone taśmą bardzo solidnie. Ok, dostaliśmy się do środka. Wewnątrz ładnie zapakowany odbiornik Unika Eltra. Możemy go tutaj zapakować. Bardzo dobrze obklejone, zabezpieczone, że nic się złego z tym Radeikowi, odbiornikowi Eldryn nie stanie. Ok, mamy dojście, wyciągamy Radeiko. Radeiko dojechało całe. Jest to Unitra Eltram Ania 612 model. Radio na pierwszy rzut oka w stanie dobrym, no powiedzmy bardzo dobrym minus. Zresztą ta mechanika działa. Jest cała, nie połamana. Radio ma plombę, czy nie ma? Nie. Ktoś już do tego radyjka niestety zaglądał. Śrubka jest nawet wykręcona, brak śrubeczki. Z przodu brakuje nam gałki od zmiany zakresów. Gałeczka od fal, od głośności, przepraszam, jest złamana. Tutaj co widać, jest popękana. Skala działa. Tutaj nie będzie z tym problemu. U góry delikatne przygrzanie czymś ciepłym, ale tak radyjko jako dawca naprawdę jest ok. Zajrzyjmy sobie jeszcze do komory baterii. Rocznik 89. Korozji na stykach żadnej nie ma. Pianka się jeszcze tutaj uchowała, ale jak pewno wiecie, te pianki się bardzo kruszą. Tak więc w tej paczuszce mieliśmy odbiornik Unitra Eltra Ania R612. To
co, spróbujemy go podłączyć do prądu. Zobaczymy, czy radio w ogóle działa, czy daje jakieś oznaki życia. Mam tutaj pod ręką przewód 8 klasyczną. Zaraz ją sobie podłączymy. Mam kawałek, podłączamy do zasilania i zobaczymy, czy odbiornik działa. Coś szumi. Zobaczmy, czy mamy UKF. Radyjko nieprzestrojone. Coś, które próbuje odbierać. Jakieś pojedyncze stacje w orbicie próbuje złapać. Spróbujmy zobaczyć, czy coś na zakresie fal długich będzie. Dopiero porównam pierwsze polskie radia. No, radio odbiera. Porównam pierwsze polskie radia. Tak więc wiemy, że odbiornik działa, jest na chodzie, jest kompletny, tak więc nie będzie problemu z pozyskaniem części z tego radyjka do naprawy i skompletowania innych odbiorników. Po wyczyszczeniu obudowy naprawdę będzie bardzo ładny front, otoczka głośniczka tutaj nie jest zniszczona, jest cała. Szybka niestety do wyczyszczenia, lekkiego zapolerowania i będzie jak nowa. Wymienimy gałeczki. Nie będzie problemu tutaj. Szkoda niestety, że ten tył tutaj jest przytopiony, co pewnie możecie zobaczyć. Jest ślad. Ta była część ciepłym przyruszona. Radyjko nosi normalne ślady użytkowania. Wiadomo, no, ma już swoje lata. Najważniejsze to antena jest cała, rączka jest cała i co najważniejsze, radyjko szumi, czyli wiemy, że jest sprawne. No i oczywiście nosi znak jakości 1. Ok, moi drodzy, dziękuję za uwagę w tym unboxingu tego radyjka i zapraszam do kolejnej paczki w następnym ujęciu. Cześć, witajcie w kolejnym ujęciu. Dzisiaj mamy kolejną paczuszkę do rozpakowania. Zapewne pamiętacie, ta paczka brała udział w jednym z shortcie odnośnie odbiorników z L3 z różnymi tymi oznaczeniami kodowymi zaczynającymi się od literki R. A mianowicie jest to odbiornik Tola, model LR 6320. Jest to drugi odbiornik z tej, o tym numerze kodowym, który tutaj posiadam. Kupiłem go tylko z tego względu, że mam jeden, który jest bardzo mocno uszkodzony, a co za tym idzie też wybrakowany niestety, mimo że elektronika jest kompletna, więc nie powinno być problemu z uruchomieniem obu odbiorników i powiedzmy przestrojeniem tego radyjka. Osunę tylko etykietki i bierzemy się za otwarcie przesyłki.
Paczka bardzo fajnie zapakowana, tak jak prosiłem, żeby radio było solidnie zabezpieczone, nic złego się nie stało. Chodziło o to, żeby nie uszkodzić obudowy, rączki, anteny. Z tego co wiem i rozmawiałem ze sprzedawcą, w radyjku brakuje chyba dwóch rzeczy, z tego co pamiętam. Tak więc spróbujemy skompletować dwa radyjka tak, aby dwóch zrobić jedno. Bardzo fajnie zabezpieczone, super. Z tego co już tu można było wyczuć na obudowie, brakuje klapki od baterii. To już tutaj nawet mi palec wpada w otwór komory baterii. Czyli to jest ten jeden z tych braków w tym odbiorniku. Z tego co pamiętam, chyba brakowało rączki, ale zaraz zobaczę. Zgadza się, brakowało rączki. Mamy kolejną tolę, moi drodzy. Jest to tola R6320 z L3. Kolor srebrny. Nie jest to tola jedynka, zaznaczam, z tych pierwszych, które były za czasów, gdy była Unitrat Eltra. Jest już to tola, w którym jest zastosowany zagraniczny układ scalony. Zaznaczam, nie jest to układ Sony jeszcze. Brakuje rączki, tak wspominałem. Antena na szczęście jest cała i jest oryginalna. W odbiorniku, jak widzicie, brakuje klapki od baterii, niestety, trzeba będzie poszukać, możliwe, że może tam będę mieć w drugim odbiorniku. A jak nie, to kupimy jeszcze jeden odbiornik do skompletowania, a resztę pozostałości sprzedamy, może ktoś będzie potrzebował części i każdy będzie z tego zadowolony. Tutaj widzimy, że jest uszkodzony, w sumie wyłamany plastik z tyłu przy antenie. Klasyczne uszkodzenie w tych odbiornikach, zbyt mocne siłowe dociśnięcie anteny powoduje właśnie włamanie tego plastiku. Pytanie, czy odbiornik posiada plombę? Niestety nie. Czyli radyjko było już otwierane. Tak więc, moi drodzy, w tej przesyłce mieliśmy odbiornik Tola o magicznym oznaczeniu R6320. Kompletne przełączniki, gałeczki, skala również działa. No to nam zostanie jedynie co? Podłączenie do zasilania i sprawdzenie, czy odbiornik działa, czy to wyda jakiś z siebie szum, cokolwiek, żebyśmy mieli pewność, że mamy bardzo dobry podkład do naprawy strojenia. Potencjometr już jest do wyczyszczenia, jak sam widzicie. Bardzo to. Niestety odbiornik nie jest przystrojony. Już męczyć naszych widzów hałasem potencjometru, tak więc wyłączam odbiornik prądu. Wiemy, że radyjko działa. Możemy pokusić się o zajrzenie do środka i pokażę Wam ciekawostkę, jeżeli chodzi o ten odbiornik, a mianowicie
tym egzemplarzu, w tym modelu właśnie Eltra zastosowała troszkę inny układ scalony i odbiornik już nie był wyposażony w nasze polskie układy, lecz typowo zagraniczne. Tak więc pozwólcie, że wezmę podkładkę piankową, żeby nie uszkodzić, nie podlapać frontu. I odkręcimy sobie cztery śrubeczki. Plomby gwarancyjnej nie mamy, tak więc możemy śmiało zajrzeć do środka. Gdzieś w moich tutaj dawcach różnego rodzaju znajdę klapkę do srebrnej toli. Jakby nie patrzeć, będziemy mieli skompletowany cały odbiornik. Rączkę również gdzieś się tutaj udałoby znaleźć. Śrubeczki dwie. Jeszcze tutaj dolna śrubka, nie chcę nam tutaj wyjść. I górna prędka. Zobaczymy, czy się uda. Mamy już trzy śrubki, a dolna uparta, nie chcę. O, mamy cztery śrubki. Tak więc możemy śmiało odbiornik, moi drodzy, rozebrać delikatnie, nie uszkadzając przewodu od baterii. Proszę, tak się prezentuje. Włączę antenę. Tak się prezentuje Tola model R, jak to się było, 6320. Elektronika, co ciekawe, podobna do egzemplarzów Toli, które tutaj już na moim kanale widzieliście, czyli 6322, czyli jak gdyby o dwa punkty wyżej, ale niestety znajduje się tutaj inny całkowicie układ, który steruje tym odbiornikiem. I co fajne i ciekawe, w tym odbiorniku, w tym układzie znajduje się również układ wzmacniacza małej częstotliwości. W tych odbiornikach serii R6322 musiał być zamontowany dodatkowy układ wzmacniacza jedno czy tam dwuwatowy, żeby w ogóle można było cokolwiek usłyszeć. I jak widzicie, jeszcze tutaj mamy poczciwy głośniczek z firmy Tonsil. To co, ściągnę aparat ze statywu i pokażę Wam parę ujęć z bliska, jak wygląda i prezentuje się ta elektronika w tym odbiorniku. Ok, moi drodzy, już aparat mam ściągnięty ze statywu, możemy z ujęcia wykonać z ręki. Tak jak wspominałem, w radyjku Tola 6320 zamontowany jest głośnik Tonsila GD10 na 2 na 3 2-watowy 8-ohmowy. Sercem radia jest układ U2510B. W swojej strukturze posiada, tak jak wspominałem, układ wzmacniacza mocy, układ odpowiedzialny za tor FM, część układu odpowiedzialna za tor AM, kondensator strojeniowy, przełącznik zakresów, jak widzicie, w każdym z modeli, które tutaj Eltra odpuszczała, wygląda tak samo. Czyszczący potencjometr, zestaw filtrów, trymerki, miastko słuchawkowe,
podłączenie anteny zakresów fal długich i średnich. Tak się prezentuje elektronika w tym odbiorniku. Co jedyne, co nam teraz zostało, to skręcenie tego radyjka z powrotem obudowę i radyjko powędruje we woreczek i na półeczkę i będzie czekało na swoją kolej na przestrojenie oraz uzupełnienie braków. Tutaj widzicie rączki z jednej, z drugiej strony oraz klapki komory baterii. No oczywiście też wyczyszczenie tego odbiornika, ponieważ też jest zakurzony, brudny, więc też będziemy mogli zdemontować wszystko, jak również wyczyścić tam budowę na spokojnie. Tak więc aparat ląduje na statywie, a ja biorę się za skręcanie zaraz w kolejnym ujęciu odbiornika. Ok, telefon na statywie. Podłączamy przewód anteny, który wypiliśmy wcześniej, żeby móc swobodnie otworzyć odbiornik. No i składamy sobie tą obudowę razem. Tak jak już wspominałem, więcej tutaj testować nie będziemy. Mam drugi taki odbiornik jako dawcę, nazwijmy to. Z tego co wiem, on rączkę posiada. Tak, nawet się spojrzałem, rączkę posiada, ale nie ma też klapki baterii. Więc, ale nie ma też anteny. Więc może by się udało z dwóch ładnie skompletować jeden. A na temat klapki to pomyślimy, może dopasuje od innego odbiornika Tola. Z tą różnicą, że przykniemy sobie srebrnym sprayem i będziemy mieli tymczasowo rozwiązany problem brakującej klapki od odbiornika. Ok, mamy radyjko skręcone. Tak więc, moi drodzy, w tej przesyłce mieliśmy odbiornik Tola model R6320 na nietypowym układzie scalonym. Radio działa, włącza się. Uszkodzony jest potencjometr od siły głosu, trzeba będzie go wyczyścić, ewentualnie go wymienimy. Brakuje w tym odbiorniku rączki, klapki od baterii. Końcówka anteny jest tutaj spiłowana, czy tam zdarta, trudno powiedzieć, jak nazwać. Tak więc trzeba będzie tutaj coś z tym poradzić, ewentualnie tą końcóweczkę może wymienimy, zobaczę. Ok. Żeby nie przedłużać, bierzemy się za kolejną przesyłkę, a to radyjko ląduje w woreczku i na półkę, na swoją kolej będzie czekało na naprawę. Tak więc, moi drodzy, dziękuję za uwagę w tej części i widzimy się za chwilkę w kolejnym unboxingu. Cześć, witajcie, moi drodzy, w kolejnej części unboxingu. Tym razem kolejna przesyłka wylądowała na stole. Jest dosyć duża. Jakby nie patrzeć, ledwo co się mieści na biurku i w kadrze. W paczce znajduje się magnetofon, o którym już wspominałem na jednym z shortów, przy wyciąganiu paczki z paczkomatu. A co w tym dziwnego? Ten magnetofon jest w oryginalnym opakowaniu. Tak więc, co by tu więcej powiedzieć? Bierzemy się za rozpakowanie tej paczuchy i sprawdzimy, co mamy w środku. Czy sprzęt dojechał cały, czy zadziała. Pierwsze, jak zwykle, odsuńmy etykietę. Ktoś by powiedział, co w tym ciekawego, że magnetofon. No,
udało się trafić sprzęt w oryginalnym opakowaniu, moi drodzy. Tak więc nawet się nie chwili nie zastanawiałem, od razu został przeze mnie on zakupiony. Tak przeglądam, jak to ten karton otworzyć. Chyba z tej strony będzie tutaj najbezpieczniej. Jest widać bardzo dobrze zapakowany, czyli tak jak prosiłem sprzedawcę, aby dobrze zabezpieczył karton, aby sprzęt do kolekcji dojechał cały i nieuszkodzony. Wow! W środku też jest bardzo ładnie, słuchajcie, zapakowane. Owinięte jest to wszystko pianką tapicerską. Tutaj będzie się powiedzieć, ale spróbuję to jakoś ładnie wyciągnąć. Z każdej strony jest pianka. Naprawdę dla sprzedawcy duży, i to bardzo duży plus, słuchajcie. Powolutku wyjeżdża. No, opakowanie, bo na pierwszy rzut oka widzę, od 1 do 5, 4. Brakuje jednego boczku, chyba że tu fabrycznie nie było i to było tylko wsuwane, a to za chwilkę zobaczymy. Jest, udało się, moi drodzy, wyciągnąć ten sprzęt ze środka. O, ale to ciężki. No nie, jest całe opakowanie. Wewnątrz już nic więcej nie mam. I moi drodzy, jest to magnetofon Magmore. Jak widzicie, MSD1402, firma Magmore, zakłady mechaniki precyzyjnej, magnetofon stereofoniczny, kasetowy, w oryginalnym opakowaniu. Mogę się pochwalić, numer fabryczny 19844. MSD1402, data produkcji 1987, 17 grudzień, cena detaliczna 43 tysiące, tak to się prezentuje. Widać, że pudełko musiało zostać kiedyś zalane, ale ogólnie stan zachowania bardzo dobry. Pudełko styropianowe. Udało się tu też coś korektorem próbował zamazać. Tak się prezentuje ten sprzęt. Powiem szczerze, super sprawa. Mamy oryginalne opakowanie, trochę podniszczone, ale jest oryginalne opakowanie. Tyle lat wytrzymało, więc super. To co, moi drodzy, wyciągamy magnetofon ze środka. Styropian również cały, nieuszkodzony, chociaż widzę, że drobne tutaj są wyłamane żeberka. Ale moi drodzy, zobaczcie, magnetofon w stanie bardzo dobrym. Ok, no będziemy się bawić, wyciągnijmy sprzęt z pudełeczka. Tutaj zaślepka odpadła, niestety nie ma jej w pudełku. Jak również widzę, w pudełku jest nóżka do tego magnetofonu. Tu się montowało go ją z boku, aby magnetofon mógł stać pod kątem. Super sprawa. Z tego co wiem, to magnetofony, które można spotkać w ogłoszeniach na Allegro, Elixie, niestety nie mają tych elementów,
A ten egzemplarz naprawdę zachowany w bardzo dobrym stanie. Wyjście na odbiornik, na wzmacniacz. Wyjście na słuchawki, wyjście mikrofonowe. Spróbujmy go podłączyć do kombu. Zobaczymy, czy magnetofon się ożywi. Pozwólcie, że zniknę chwilę z kadru. Podłączę się tylko tyczką do kombu. Ok, wszystko spięte i odpalamy. Sprzęt ruszył. Zobaczmy, czy mechanizm działa. Niestety mechanizm ma jakiś problem. Rolki się nie kręcą. Magnetofon widać, że ma problem niestety, moi drodzy, z mechanizmem. Nie działają rolki ani prawa, ani lewa. Prawdopodobnie przypuszczam, bo nie otwierałem go. Paski napędowe będą do wymiany, tak przypuszczam. Okaże się to, jak tylko będziemy mieli okazję rozebrać ten magnetofon, zajrzeć do niego do środka. Wtedy przetestujemy sobie magnetofon, czy on działa, czy nie ma z tym problemu jakichkolwiek tam, jeżeli chodzi o elektronikę. Jak widać po wskaźnikach, magnetofon reaguje na sygnał, więc nie powinno być według mnie problemu. Kwestia jedynie sprawy mechaniczne, więc postaram się zdobyć do niego zestaw nowych pasków napędowych. I na jednym z filmów rozbierzemy ten magnetofon, wyczyścimy, nasmarujemy go, przejrzymy cały mechanizm, wymienimy wszystkie paski napędowe, no i uruchomimy ten magnetofon. Tak więc, moi drodzy, w tej paczuszce znajdował się magnetofon Magmur MSD1402 i co najciekawsze, magnetofon z oryginalnym opakowaniem. W tej chwili mamy jeszcze tutaj parę paczek do rozpakowania, więc nie będziemy owijać w bawełnę. Tutaj nic więcej już nie jesteśmy w stanie przetestować. Magnetofon wymaga przejrzenia i konserwacji, prostego małego serwisu zapewne. I uruchomimy ten sprzęt. Tak więc zapraszam do kolejnego ujęcia, gdzie będziemy mieli kolejną paczkę i zobaczymy, co w tamtej paczce się będzie znajdowało. Cześć, witajcie w kolejnej części rozpakowywania naszych przesyłek. Tym razem mam kolejną dużą paczkę i dosyć ciężką. Czytając to, co mamy na etykiecie, znajduje się wewnątrz wzmacniacz Unitra EW7010. Tak więc, moi drodzy, mam tych wzmacniaczy już tutaj kilka. Szukałem jednej wersji, którą chciałem zrobić jak gdyby klona, tak więc zobaczymy, czy ta wersja, jaką poszukuję, znajduje się akurat w tym opakowaniu. Chodzi mi dokładnie o jedno rozwiązanie końcówki mocy, gdzie niestety nie ma tej informacji w dokumentacji oryginalnej od tych wzmacniaczy, ale takie wzmacniacze wychodziły z fabryki, więc co by tu więcej mówić? Bierzemy się za otwarcie kartonu. Jak zwykle pierwsze co jest, to usuniemy etykietę.
Ta paczka akurat przeleżała już troszkę u mnie w pokoju, czekając na swoją kolej na rozpakowanie. Też jest bardzo solidnie, dobrze zapakowana, tak jak prosiłem sprzedawcę, aby dobrze sprzęt zabezpieczył podczas przesyłki. Jest tutaj solidnie zaklejone, solidnie zabezpieczone. Wszędzie już mamy otwartą. Zamkniemy. Ok. Spokojnie teraz naciąć w drugą stronę. Jest to naprawdę bardzo ciężki sprzęt. Mam nadzieję, że dojechał cały, kompletny, nic nie uszkodziło. Jak się to nie uszkodziło, to tak czy siak poradzimy sobie z tym, naprawimy, więc nie będzie problemu. Na mnie wyliczymy jakiś fajny, ciekawy filmik z serwisu polskiego wzmacniacza. Ok, mamy otwartą już tutaj paczkę. Będę musiał pomyśleć nad większym stanowiskiem do rozpakowywania paczek ze sprzętem. Tutaj się niestety nie mieścimy już. A mam jeszcze jedną bardzo dużą paczkę, którą prawdopodobnie będziemy rozpakowywać na korytarzu, bo się na biurku nie zmieści. Raz, że wielkość kartona jest bardzo duża, a dwa, że paczka waży, nie wiem, z 30 kg. Ok. Na dnie paczki widzimy nasz wzmacniacz. Pierwsze co będzie, to przewód do wymiany, bo ten przewód niestety nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, ale on tutaj mocno siedzi po prostu. Paczka bardzo dobrze zabezpieczona. Mocno sprzęt siedział, więc dojechał cały. Wyciągnijmy ten sprzęt z kartona. Zamknijmy. Na bok. A my spójrzmy, co my tutaj, moi drodzy, mamy. Jak już mówiłem, jest to Unitra wzmacniacz PW7010. Wszystkie gałki oryginalne. Przełączniki nie wylatują, na szczęście, fajna sprawa. To co, zajrzyjmy sobie na szybko do środka i oceńmy, jak wygląda stan elektroniki. Oczywiście nie będziemy włączać tego sprzętu, ponieważ nie wiem, czy on był sprawny, czy on nie jest sprawny. A w związku z tym, że mamy późną godzinę, nie chcę biegać, szukać bezpieczników, żeby je odpalać i przywracać napięcie w mieszkaniu, więc odkręćmy sobie śrubki, śrubeczki. Widzę, że są też, moi drodzy, oryginalne. Czyli widać, że nikt nie dubał w tym sprzęcie. Śrubki pod kolor przedniego panelu z podkładkami. Widzę, że wszystkie są z tej strony oryginalne. Przepraszam, że z drugiej strony też będą oryginalne. Tak, jedno z tych było oryginalne. Mam tych wzmacniaczy już również
tak jak wspominałem, kilkanaście sztuk. Chcę skompletować kilka segmentów wież w różnych odcieniach koloru, czyli srebrne, czarne oraz odbiorników radiowych, tunerów z serii 70XX oraz magnetofonów z serii M7010, 7014 i podobnych, aby to miało fajne ręce i nogi w tym momencie, można powiedzieć. Będzie idealny komplet. Uwaga, moi drodzy, ściągamy górną przykrywkę. Sprzęt wydaje się być kompletny. Zapalmy sobie mocniejsze światło. Tranzystory wygląda mi się tutaj, że są jeszcze oryginalne, słuchajcie. Stary kurz. Tak, tranzystory produkcji CEMI. Tu u góry również. Rezystorki emiterowe nie są uszkodzone. Czyli sprzęt nie był mocno katowany, nazwijmy to. Kondensatory lekko wybrzuszone. Tutaj widzę, ta mniejsza elwa osiowa jest. Trochę podejrzana. Czyli ten kondensatorek 1000 mikroosiowy widać tu z brzegu. Przy wyprowadzeniach coś koroduje. Płytki widać. Nie były grzebane. Kompletne. Zero śladów lutowania jakichkolwiek napraw. Czyli z tego wniosek, że ten oto sprzęt nie był w ogóle naprawiany. Potencjometry z tripodu. Ekranowany transformator. Pręt gramofonowy również wynosi śladów napraw. Czyli mógłbym sądzić nawet, że jeżeli bym go teraz podłączył, to prawdopodobnie ten wzmacniacz by działał. Jeżeli byśmy byli w moim warsztacie, bym go podłączył pod bezpieczne gniazdko, a w związku z tym, że jestem w swoim pokoju, w mieszkaniu, to nie będę ryzykował, więc tutaj dopóki go nie przemierzymy, nie odpalamy tego sprzętu. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, w tej paczuszce znajdował się klasyk, można powiedzieć, wzmacniacz Unitry, kompletny, niegrzebany, PW7010. Skręćmy go sobie, nawet jeszcze oryginalnie zakurzono przez kratkę, czyli naprawdę nikt tutaj w tym sprzęcie nie grzebał. Super sprawa. I dalej tutaj się płytka nie chce. Czy drugą stronę. Jedno wciśnięte, druga płytka również i można dociskać.
płytka się jednak nie docisła do końca. Jak na złość, słuchajcie, kurczę, mocno to siedzi. Płytka się ma tutaj wyślizgła, zmocowanie. Teraz obie płytki siedzą prawidłowo. Co, moi drodzy, skręcamy blachę. Nie będziemy tutaj przy sprzęcie nic więcej już grzebać. Na pewno musimy wymienić przewód zasilający, bo ten nie spełnia warunków bezpieczeństwa. Powinien być w podwójnej izolacji, ale jest przewód niestety w pojedynczej izolacji. A żeby w razie był przyczaśnięcia przewodu, przerwania, zminimalizować opcję porażenia prądem, no musimy go niestety wymienić. Kupię nowe przewody. Wtyczki dorobimy i przewód nowy po prostu wstawimy do tego sensora. Jedna szybka już wstępnie wstąpiona. Wstąpimy teraz z długą. Trochę ciężko jest dopasować te wkręty. Idealne śrubeczki wskoczyły otwory. Linkan. Ale to ma urok. To jest urok właśnie tych sprzętów. Jeszcze jedna strona i mamy sprzęt cały skręcony. Ale przyznam wam się, że bardzo się cieszę, że mamy dobrej jakości ten sprzęt, zachowany dobrze. Nie był grzebany, kompletny. No po prostu ta śrubka jest mega uporczliwa. Prawda, żeby trafić w te otwory, jest naprawdę ciężko, słuchajcie. Nie wiem, czy wy też czasami macie dosyć wkręcania śrubek w tych polskich sprzętach, że nic nie jest nigdy idealnie spasowane. Otwór swoje, długi otwór z gwintem swoje. Ale jest, udało się, wkręciliśmy śrubkę. I drugą też dokręciliśmy, czyli mamy obie śruby ładnie skręcone. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, w tej przesyłce mieliśmy wzmacniacz Unitry PW7010. To co, bierzemy się za kolejną przesyłkę, więc wracamy w kolejnym ujęciu. Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy kolejną paczuszkę. Już tych paczek było rozpakowanych troszkę na tym filmie, więc bierzemy się dalej za robotę z rozpakowywaniem. Znowu jest paczka dosyć duża. Nie mieści mi się na biurku. Z tego co pamiętam, jest tu wewnątrz magnetofon. Niestety bez opakowania oryginalnego, ale magnetofon. Tak więc bierzemy się za rozpakowanie.
Podobny egzemplarz już przedstawiałem jakiś czas temu na moim kanale. A tego kupiłem ze względu na to, że posiada nadruk z drugą nazwą kodową tego sprzętu. I był bardzo tani. To jest kolejna rzecz, więc widzę, że bardzo fajno, dobrze zabezpieczone bąbelki. Duża paka, a wewnątrz mały magnetofon. Ale w sumie, czy taki mały, to trudno mi powiedzieć. Bardzo dobrze paczka zabezpieczona, super, prawda? Cieszę się, dojechał cały, nieuszkodzony. Pozwólcie, że go położę z tyłu. Powrotem bombę do kartona, kartonik składam, usuwam go z biurka i bierzemy się za sprzęcik. Oto nasz zakupiony sprzęt. Bardzo dobrze zabezpieczone. Wewnątrz pudełku również. Jestem ciekaw, czy poznajecie już, co to może być za sprzęt przez to opakowanie. Zaznaczam, sprzęt był już prezentowany, podobny, znaczy w sumie można powiedzieć nawet ten sam, tylko o innym nadruku na kanale, więc powinniście już kojarzyć. Nie jest to, słuchajcie, Hania z Eltry, od razu mówię. Paczka bardzo fajna, mocno zabezpieczona, wszędzie taśma klejąca i zabezpieczona, aby się folia nie rozpinała. Muszę tylko uważać, aby nie uszkodzić obudowy tego odbiornika. Nie wiem, czy już widzicie, co to może być za sprzęt. Mam nadzieję, że osoby, które kojarzą, bez pokazania frontu już się domyślają, co to jest za odbiornik radiowy. Pozwólcie, że sprzątnę te bąbelki do kartona, żeby to nam nic nie przeszkadzało. Od razu podłączę naszą taśmę, kabel zasilający, którego nie będziemy tutaj używać. No i drodzy, tak jak mówiłem, taki sprzęt był już na naszym kanale, a jest to RMS 303. Tylko, że ten nazywa się już Viking. Tak jak już pewno pamiętacie, wspominałem o tym, że ten magnetofon występował pod kilkoma nazwami. Tak więc udało się nam tutaj trafić akurat sprzęt, na którym mamy okazję zobaczyć to, że występował, tak jak już wspominałem, pod nazwą Viking, model CR100, ale niestety mamy dolny zakres UKF-u, opisy są w języku polskim, czyli nie był to eksport, jest bardzo zakurzony niestety. To co, podepniemy go do prądu,
zobaczymy, czy sprzęt nam ożyje. Podpinamy naszą ósemkę zasilania. Ja tutaj nie odejście tutaj. Ściszmy. Balans jest tu. Ręce na środek. Tak więc jak widzicie, odbiornik ożył. Włączmy zakres FM, czyli mamy wersję stereo. I zobaczmy, czy uda się nam coś złapać. Antena jest oryginalna, z tego co widzę. I spróbujmy coś namierzyć. No, coś odbiera sprzęt. Ale niestety sprzęt nie jest przestrojony. Są to fale. Tak zwanego odbicia zakresu, czyli fale lustrzane. I widzimy, wskaźniki działają. Ciekawe, czy działa w tym odbiorniku radiowym magnetofon. Magnetofon jest tutaj bodajże. Rolki się kręcą, moi drodzy. Po tym odgłosie sądzę, że zębatki będą w nim już też na końcówce żywota, czyli niestety wymiana. Posłuchajmy się jedną z kasów, którą tutaj mam. Nie pamiętam, chyba na tej stronie, na dwójce było nagranie bodajże Boniem. Magnetofon odtwarza, ale bardzo brak nam tutaj niestety wysokich częstotliwości, a taśma jest nagrywana na dobrym sprzęcie. Obstawiam, że jest problem albo z głowicą, albo ktoś po prostu rozregulował tą głowicę w tym magnetofonie. Bardziej obstawiałbym problem z głowicą, albo z którymś z przewodów od głowicy, bo niestety dotknięcie powoduje, słyszeliście, zakłócenia. Nie będziemy już męczyć tego sprzętu. Jak widzieliście, moi drodzy, w tej paczuszce znajdował się radiomagnetofon RMS
303, ale pod nazwą Viking CR100. Radio sprawne, nieprzestrojone, magnetofon działa, ale wymaga naprawienia. Na pewno ten magnetofon, radiomagnetofon, nazwijmy to, jest w lepszym stanie niż egzemplarz, który pokazywałem Wam w filmie 28, z tego co pamiętam, gdzie prezentowałem taki właśnie magnetofon. Były tam problemy z mechanizmem, tam zębatki się niestety posypały, trzeba będzie to naprawiać. Coś tam jeszcze było uszkodzone, jeżeli chodzi o mocowanie mechanizmu, trybiki się sypały, więc no ogólnie cały mechanizm w nim jest do naprawy. A w tym widać, że działa. Poza wymianą pasków, którą zrobimy, przyjrzymy mechanizm, jeżeli chodzi o zębatki. Na pewno musimy zweryfikować, co jest problemem przy głowicy, że wprowadzane są zakłócenia i brakuje wysokiej częstotliwości. Słychać po prostu dużą ilość basu, jakby powiedzieć. No i przestawić ten odbiornik, oczywiście też jeszcze wyczyścić, więc będzie naprawdę bardzo ładny egzemplarz sprzętu w kolekcji. Tak więc w tej przesyłce, moi drodzy, znajdował się odbiornik, radioodbiornik zakładów Marcina Kasprzaka, Viking RMS 303. No to co, moi drodzy, bierzemy się za chwilę za kolejną przesyłkę, więc do zobaczenia w kolejnym ujęciu. Pozdrawiam. Cześć, witajcie w kolejnym ujęciu. Dzisiaj mamy kolejną paczuszkę na naszym unboxingu. Jest to duża paczka. Voilà, ledwo co się mieści na biurku. Ja wiem, co w tej paczce jest. Na pewno nie jest radio z Unitry. Tak więc po samej nazwie możecie zobaczyć, że jest to XCOM. Zostało tu kupione coś fajnego, co pomoże w rozwinięciu mojego kanału na YouTubie i dzięki temu filmy staną się jeszcze lepszej jakości niż to, co w tej chwili mamy dostępne. Co można więcej powiedzieć? No, pokrótce, no jest to doświetlacz lampowy LED-owy, fajny statyw, zobaczymy, jak to wygląda. To co, bierzemy się za odpakowanie tego kartonika. Najpierw pozbędę się etykietki. Etykietka usunięta. Teraz spróbujmy dostać się do pudełka. O. Mam to otworzyć z tej strony. I szybszym sposobem będzie nacięcie kartona, jak również z drugiej strony, i wysuniemy sobie zawartość tego pudełeczka. Przyznam się, że zamierzałem kupić coś podobnego już jakiś czas temu na kanał, ale również miałem plan wykorzystania jednej fajnej, dużej lampy studyjnej, którą posiadam tutaj w domu, ponieważ zajmuję się profesjonalnie kręceniem filmów weselnych, okolicznościowych, reklamowych i innych, pozagodzinowo, nazwijmy to. Tak więc mam dostęp do oświetlenia i innych rzeczy, ale niestety tam ta lampa jest dosyć duża, tak więc wpadę na pomysł kupna czegoś takiego, a jest to doświetlacz firmy Nevel Air 1100. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Instrukcja. Cienki panel diodowy. Wygląda to tak. Pozwólcie, że zmniejszę przybliżenie. O. Z tyłu mamy możliwość podłączenia zasilacza.
on będzie wracał na zasilaczu, jak również możemy zamontować dwie baterie typowo kamerowe, ale w moim przypadku będzie to zastosowanie zasilacza 15-12V i taka oto lampa, doświetlacz zawiśnie nad naszym stanowiskiem pracy, dzięki czemu filmy będą o wiele, wiele lepszej jakości, bardziej fajnie doświetlone, jeszcze bardziej wyraziste. Mam nadzieję, że wiecie o tym, że filmy są kręcone w rozdzielczości 4K, co najmniej w 60 klatkach, więc macie już tą jakość, ale jeszcze będziemy starać się poprawiać tyle, ile to jest możliwe. Co to jeszcze mamy w zestawie? Układ mocowania lampy do statywu, śruba, tutaj mamy zasilacz sieciowy, kabelek do prądu, no i wewnątrz klasyczny zasilacz 15V, 3A, 45W. Więc moi drodzy, już niebawem na kanale duża zmiana, filmy dobrej jakości, więc na pewno, mam nadzieję, Wam się to spodoba, jakość filmów również. Na razie panel schowamy, muszę przygotować jego instalację, muszę przygotować statyw do powieszenia w tamtym kierunku, gdzieś za biurkiem, ewentualnie do regału nad stanowiskiem tutaj. A więc moi drodzy, dziękuję za ten szybki unboxing, widzimy się za chwilę w kolejnym unboxingu, a dla chcących osób, które lubią moje filmy i chcą postawić mi kawę, zapraszam zajrzeć do opisu na pod filmami, jest tam link, gdzie możecie postawić mi kawę, zrobić dotację, jeżeli wam się filmy moje podobają. Tak więc serdecznie zapraszam, a my widzimy się w kolejnym ujęciu, hej! Cześć, witajcie w kolejnym ujęciu. W poprzednim filmie widzieliście nowy nabytek do naszego tutaj, powiedzmy, warsztatu. Doświetlacz do kręcenia filmików. A tym razem mam inną, małą paczuszkę podłużną. Też wiem, co jest w tej paczce z firmy rbl24.pl. Nie ukrywam tej nazwy, więc co więcej powiedzieć wam. Otwieramy. Pierwsze, pozbywimy się etykietki. Oczywiście nie ma tutaj żadnego radia. Zakupiłem sobie kolejne dwa statywy, które pomogą kręcenie materiałów filmowych na kanał nasz YouTube'owy tutaj. Jak wiecie, filmy się pojawiają o różnej tematyce, od serwisów po niebawem zrób to sam, tak więc możemy, dzięki temu, że mamy dużą oglądalność, ludzie piszą maile, pytają, no to czas ten nasz kanał troszkę rozmaicić. Tutaj zapewne mam fakturę, dokładnie. Tak jak mówiłem, przyjechały dwa małe statywy. Taka nazwa, jeżeli ktoś by się szukał, chciałby kupić. Jest to statyw podobny do tego, który tutaj właśnie używam do podłączenia i zamontowania tej kamerki na statywie. Jest to coś takiego. Tu jeszcze jest głowica. Jest to prosty statyw stołowy, coś takiego, opcja regulacji, jeżeli mamy grubszy blat, cieńszy blat, więc tutaj mamy fajne, duże pole manewru. Gółeczka tutaj jest silikonowa, konstrukcja jest naprawdę solidna, więc nie ma problemu, jeżeli chodzi o stabilność. Do góry mamy opcję, dzięki której możemy wysunąć statyw i dzięki temu uzyskujemy jeszcze większą
potrzebną nam tutaj powiedzmy wysokość. O. Jest to już mój chyba czwarty tutaj statyw, z czego w domu używam w tej chwili dwa, jeden na warsztacie, a jeszcze dwa tutaj właśnie zakupiłem. Co ciekawe, góra przystosowana do montażu, oczywiście na śrubę gwintową, również innych dodatków, które byśmy sobie chcieli zakupić, jakieś tam głowice kulkowe, nie inne, lampy, doświetlacze, jak również możemy nasadkę nasunąć na tą część tutaj wkręconą, co tutaj jest w tej części, i przykręcić na śrubę większego kalibru, nazwijmy to, do tego tutaj pola. Co do głowicy, głowica jest prosta. Tak jak mówiłem, nakręcana na górę, kulkowa, po zwolnieniu kołowrotka możemy sobie dowolnie je regulować. Ona odpadła. Możemy sobie dowolnie tutaj regulować tą śrubeczką. Super sprawa. Na pewno się przyda. Jak widzicie, moi drodzy, kanał się rozwija. Przybywa sprzętu nie tylko elektronicznego, ale również sprzętu typowo filmowego, który jest nam tutaj potrzebny do realizowania ciekawych ujęć, które się wam tutaj podobają, bo nie ukrywam, że duża rzesza pisze na maila z różnymi rodzajami pytaniami, kwestiami, które chcieliby, żebyśmy poruszali na kanale. Tak więc, moi drodzy, będziemy wszystko przygotowywać, odpowiadać. Będzie uruchomiony forum, gdzie będziecie mogli pisać swoje opinie, swoje pytania. Będziemy się starać na bieżąco odpowiadać. A na chwilę obecną dziękuję za obejrzenie tego krótkiego shortu. Zapraszam do kolejnego ujęcia, gdzie będziemy rozpakowywać kolejną już paczuszkę. Tak więc do zobaczenia w kolejnym ujęciu. Cześć, witajcie w kolejnym ujęciu. Mamy kolejną paczuszkę do rozpakowania. Powiem, że już zgubiłem się, które to już jest kolejna paczka, ale jest. W tej paczuszce mamy do wyciągnięcia Radeikos Eltry. To co? Bez owijania bawełny, pierwsze co jest, to usuńmy etykietkę. I sprawdźmy, w jakim stanie jest radyjko, które udało się zakupić na OLX-ie, z tego co pamiętam. Zgadza się. Prosiłem o dobre zabezpieczenie, żeby się rączka nie uszkodziła. Widzę, że sprzedawca fajnie zabezpieczył. Będziemy mieli okazję zobaczyć, jak jest radyjko zabezpieczone, owinięte gazetą. O, mamy kabelek zasilający, ósemka, oczywiście przewodów tam pod dostatku, a tu kredyty owinięte nasze radyjko. Pozbędźmy się kartona. Tu mamy zapakowane nasze radio z Eltry. Przepraszam, jakbyście mi nie rozumieli, ale niestety przeziębienie mnie złapało, więc mam problem z mówieniem znowu. Mocno mnie gardło boli. Nic więcej tutaj kartonie nie mamy. Pozbędę się tych gazet. No i tutaj w opakowaniu mamy nasze zakupione radio z Eltry. Już widzę jedną rzecz, która jest zepsuta. A to naprawdę jest klasyka w tych radyjkach. Nie tylko Zosia, ale również i innych.
Jak widzicie, zakupiłem kolejne już radio Eltra Zosia. Tam naprawdę koszt zakupu jakiś groszowy. Z tą myślą, że potrzebowałem parę części, rączkę do innego odbiornika. Chciałem skompletować dwa fajne, bardzo dobrym stanie odbiorniki, ale widzę, że to radio również jest w bardzo dobrym stanie. Poza tym, że jest troszkę tutaj u góry zakurzona. Szybka też jest tutaj z przodu zakurzona. Trzeba by ją przyczyścić, ale nie jest poobczaskiwane, nie jest brudne, nie jest popękane. Antena cała, ale tak jak wspomniałem, klasyka w tych radiikach jest taka, że złamany jest tutaj plastik, który trzyma antenę, ale niestety na to już nie poradzimy. Antena jest cała, niepołamana. Możemy delikatnie wcisnąć, będzie wyciśnięta. O. Sprawdźmy komorę baterii, czy jest to wyciśnięte, zacieknięte od baterii. Powiem tak, pianki nie ma. Pianka dała o sobie znać trochę w komorze, jest trochę zlasowanych miejsc. No i niestety baterie już tu musiały prawdopodobnie raz albo dwa razy wyciec, ponieważ sprężyki są pokryte jasno zielonym nalotem. Trzeba by to było wyczyścić. Jak również z tej strony widzimy korozję jest rdza, czyli musiał elektrolit z baterii już wyciec. Ale panowie i panie, bo również są na naszym kanale, to relijko posiada jeszcze, słuchajcie, oryginalną plombę. Jest zaplombowane. Będzie widać, przybliżę. Tu w tle widać zieloną plastelinę. Tak więc radyjko jest jeszcze zaplombowane, więc nie powinno być grzebane przez nikogo. W tym ujęciu podłączmy sobie to radyjko. Zobaczmy, czy będzie ono działało. Tego przewodu nie wykorzystam, bo jest za krótki. Mam tutaj przewód serwisowy. Znacie oczywiście ten przewód. Zaczynamy tutaj testujemy odbiorniki. Jest bardzo fajny, długi. Ma to może 2,5 metra. Muszę podwrócić, że przełączę się. Ok, mam przewód zasilający. Włącznik był tutaj z boku. Jest wyłączone radio. No to odpalamy. Radio podłączone. Włącza się odbiornik z boku. Wyszliśmy z włączeniem wzmacniacza. Łapie program pierwszego radia. I możemy usłyszeć.
niestety z zakłóceniami w eterze. Zobaczmy zakres fal średnich. Wejdźmy od dołu. Na razie łapiemy same zakłócenia. Jest. Złapaliśmy jedną stację na zakresie fal średnich. Szukajmy dalej. Druga stacja. Trzeci raz to samo, bo drugi raz trzecia stacja. Mamy czwartą stację, bardzo słabą. Kolejna stacja. No to, moi drodzy, na zakresie fal średnich złapaliśmy 6 stacji. No to zobaczmy zakres UKF. Na pewno będzie nieprzystojony. Niestety sam szum. Teraz zobaczmy w trybie stereo. Oczywiście, żeby uzyskać tryb stereo w tym odbiorniku, musimy przełączyć go na UKF stereo. No i oczywiście stereo działa tylko i wyłącznie na słuchawkach. Wyciągnijmy sobie antenę. Jeszcze to. Pewności, czy może coś się uda złapać, jakąś falę lustrzaną.
niestety jedynie sam szum. Ale bardzo fajnie, przynajmniej wiem, że radyjko, które udało się nam zakupić na Oeliksie, jest sprawne, posiada oryginalną plombę gwarancyjną z Kaltry jeszcze, czyli wiemy, że nikt wewnątrz nie grzebał, nie rozstroił tego odbiornika, co mogliśmy usłyszeć chociażby po zakresie fal średnich, gdzie 5-6 stacji udało się zakłóceniami, ale ładnie złapać. Program pierwszy polskiego radia na zakresie fal długich. No wiadomo, UKF do przestrojenia. Pytanie, czy rozbieramy to radyjko i łamiemy plombę gwarancyjną, która tutaj tak się ładnie na zielono mini, nie była ruszana. Zobaczymy, może jednak otworzymy to radio. Brakującą część obudowy się tutaj dorobi, albo wykorzystamy z innego odbiornika i nakleimy po prostu, żeby tego nie nam tutaj nie szpeciło. Szkoda, że niestety ten odbiornik nie posiada tutaj nadrukowanych napisów, bo w niektórych egzemplarzach Zosi u góry był jeszcze znak jakości 1, informacje o tym, że jest to Zosia stereo, ilości zakresów. Może ten tutaj miał takie radyjko, to bym wam pokazał, momencik. O. Mam tutaj akurat inną Zosię z podbiórka. Ona jest w stanie opłakanym, jak widzicie, złamana rączka, brak anteny, brak klapki, sfatygowane bardzo mocno. Ale odbiornik, jak widzicie, posiada u góry bardzo wyrazisty napis, że jest to odbiornik radiowy, stereofoniczny, ze znakiem jakości 1. Tak więc byłoby fajne, żeby ten odbiornik, który udało się tutaj mi zakupić, też to posiadał, no ale niestety nie ma. Jest w lepszym stanie niż ten tutaj. Ten ma również uszkodzoną tą część obudowy. To radyjko jest typowo już na części, nawet nie wiem, czy ono działa. Też możemy spróbować je włączyć, jako ciekawostkę tylko. Jest włączona. Akurat nie jest to film o... Niestety radio nie działa. Nie reaguje. Czyli tak jak mówiłem, jest to typowo radio na części, więc może uda się nam naprawić inne radyjko, skompletujemy wtedy sobie również ten front, wyczyścimy go, zapolerujemy, ale to będzie na inny film, jak również może na zimowy wieczór, bo oczywiście idzie zima, pewno będzie zima, bo nie wiadomo, jak tą pogodę patrzymy, więc będzie można długie wieczory spędzić przy naprawach naszych, czyli Unitry. Tak więc, moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę w tej części unboxingu. Mieliśmy tutaj w tej paczuszce radio z Eltry, Zosia R614. To co, do zobaczenia na kolejnym części unboxingu, czy za chwilkę, czyli bierzemy się za kolejną paczuszkę. Zaraz wracamy w kolejnym ujęciu. Dziękuję i do zobaczenia. Witam w kolejnym ujęciu. Tym razem mamy znowu kolejną paczkę. Dużą. Mam nadzieję, że zmieści się na biurku. Troszkę waży. Jest to również sprzęt z Eltry.
Ale jest dosyć długa ta paczuszka, więc nie wiem, czy się całą uda uchwycić. Ja wiem, co tu w środku się znajduje. Powiem tylko tyle. Jest to Manuela, ale w wersji eksportowej na rynek zachodni. Każdy wie, jak to radijko, czy tam w sumie radiomagnetofon wygląda. Nie będę owijał w bawełnę, bierzemy się za rozpakowanie. Klasycznie pierwsze co jest, to usuwamy etykietkę. Etykieta usunięta. Jeszcze z kodem tymczasowym również, przecież jest fragment. Paczka zapakowana solidnie. Jak się do tego radia dobrać, aby go nie uszkodzić? Paczuszka trochę przeleżała. Nie miałem czasu oczywiście z wiadomych przyczyn na otwarcie tego wszystkiego. Tych paczek mam bardzo dużo, które czekają na swoją kolej na otwarcie. Dzięki temu macie przy okazji możliwość obejrzenia typowo unboxingu na naszym kanale. Akurat otwarliśmy od spodu obudowę. Tutaj widzę spód. Posiadam w swojej kolekcji też kilka egzemplarzy radiomagnetofonów na eksport Manueli. Oczywiście magnetofon swoje waży. Tak jak prosiłem, właściciel ładnie, bądź właścicielka zabezpieczyła radiomagnetofon na czas przesyłki. No i oto jest nasza polski boombox. Naprawdę zachowany w bardzo ładnym stanie. Nie wiem, czy to aparat wyjdzie całe, ale postaram się wam to pokazać. Fajna rzecz, bo jest to gazu radio z górnym zakresem UKF-u, więc nie trzeba będzie go przystrajać. Nie wiem, w jakim stanie są mechanizmy magnetofonowe, ale ogarniemy ten sprzęt, jeżeli jest zepsuty. Ok, słuchajcie, wezmę, ściągnę aparat ze statywu i pokrótce wam zademonstruję, co ten sprzęt posiada. Włączymy go sobie, zobaczymy, czy działa. Tak więc widzimy się w kolejnym ujęciu z ręki. Witam w kolejnym ujęciu, tu razem z ręki. Będziemy mieli okazję z bliska wam tutaj przedstawić, jak ten sprzęt się prezentuje. Zachowany, no powiedzmy, w bardzo ładnym stanie. Nosi minimalne ślady użytkowania, gdzie nie idzie wytarcia na druków, jakieś skazy na obudowie. Tak więc patrzmy, co ma nasze boombox u góry. Oczywiście wbiście na słuchawki w postaci dużego tutaj jacka, potencjometr głośności, balans, jakiś przycisk wyciszania przy nagrywaniu, basy wysokie, tryb stereo, super stereo, mono, wybór kasety, normal, chromowe, radio, magnetofon, fono bądź wejście liniowe, tryb mikrofonu, prędkość normalna, przyspieszenie, tryb działania wejścia liniowego, czyli ma być gramofon czy wejście liniowe,
przełącznik zakresów, oczywiście UKF, krótkie, długie oraz średnie, gałka strojenia, widać, że też jest to już też wytarte. Z przodu, co się rzuca w oczy, nie ma napisu manuela, a SDKR 2000 model RMS 814. Oczywiście górny zakres. Kolejną rzeczą, którą się rzuca w oczy, jest brak wskaźników wysterowania, które były tutaj u góry pod zamiast napisu Stereo Radio Double Recorder. Łącznik zasilania, licznik i oczywiście dwie kasety. Zobaczmy, co odbiornik posiada z tyłu. Kolejną rzeczą, która rzuca się w oko, brak anteny. Trzeba będzie uzupełnić. Zakurzona. Tutaj mamy jakieś wejście. Czyli mamy wejście gramofonowe, magnetofonowe bądź na mikrofon. Tu mamy kolejne wyjścia, czyli wyjście na kolejny magnetofon, ewentualnie wzmacniacz, wyjście na dodatkowe głośniki oraz tryb zasilania. Tak się nam prezentuje ten magnetofon z tyłu. Jak widzicie, jest trochę zakurzony niestety, ale doprowadzimy ten sprzęt do okazałości, uzupełnimy braki. To co? Podłączamy sprzęt do prądu i patrzmy, czy działa. Witam, moi drodzy, w kolejnym ujęciu. Tu razem znowu ze statywu. No dlatego, że jak widzicie, podłączyłem przewód zasilania do radia, radiomagnetofonu dokładniej. No i możemy zobaczyć, czy ten sprzęt będzie działał. Czyli pierwsze co jest, odpalamy go przyciskiem. Słyszeliśmy działanie, kontrolka power się zaświeciła. Spróbujmy odtworzyć naszą testową kasetę, którą tutaj posiadam. Jak słyszeliście, działa kieszeń pierwsza. Magnetofon ma, widzę, problem z przewijaniem. W jedną stronę działa, do przodu nie chce. Czyli prawdopodobnie paseczki są rozciągnięte. Dokładnie. To co, sprawdźmy kieszeń numer 2. Widzimy, że też działa. Przewijanie również tylko działa w jedną stronę, w drugą bardzo wolno, czyli na pewno jest to kwestia problemów z paskami, ewentualnie lekkie niedomaganie mechanizmu. Licznik taśmy również działa. Nie ma tutaj z tym problemu. Czyli wiemy, że magnetofon odtwarza nam kasety.
teraz możemy spróbować uruchomić nam radio i sprawdzić, czy radio będzie działało. Niestety na tym zakresie cisza. Również cisza, same zakłócenia. Zobaczmy krótkie. Oczywiście na krótkich. Również cisza. No i został nam ostatni UKF. Mimo braku anteny, sprzęt odbiera. Ale niestety sprzęt ma jakieś problemy. Słychać różnicę mono stereo i powiedzmy super stereo. Jak słyszycie, przełączanie trybu pracy stereo powoduje jakieś dziwne zniekształcenia. Więc tak, moi drodzy, po zweryfikowaniu zakresu UKF mogę powiedzieć tylko tyle, że w pierwszej kolejności na pewno musimy uzupełnić brakującą antenę do tego radia. To jest pierwsza rzecz. A kolejną rzeczą, jaką musimy się tutaj przyjrzeć dokładnie w tym odbiorniku, radio mikrofonie tak naprawdę, jest to, co powoduje, że są takie problemy z tą częścią radiową, bo mimo, że przebiegliśmy całą tutaj
zwiększenie zakresu górnego od 87,5 do 108. Złapaliśmy parę stacji, ale nie złapaliśmy z takich stacji, które wiem, że w moim tutaj rejonie, gdzie mieszkam, mają bardzo mocny sygnał i nawet na braku anteny w odbiorniku czy na kawałku przewodu odbiornik potrafi tą stację ładnie złapać. Tutaj ma nawet problem z Radiem Maryja, nie ukrywajmy, która jest u mnie w moim rejonie na końcu prawie skali, gdzie z ledwością tę stację radiomagnetofon tutaj odbiera. No więc trzeba będzie przyjrzeć się dokładnie torowi radia w tym sprzęcie i sprawdzimy, co mu dokładnie dolega, bo na pewno sam radiomagnetofon nie jest na chodzie, działa. Magnetofon działa, kasety odtwarza, prawdopodobnie paski są do wymiany. Radio, powiedzmy, w 50% działa. Niestety trzeba się dokładnie temu przyjrzeć. Jakiś problem robi kwestia stereo dekodera. W momencie przełączania między mono a stereo bądź super stereo odbiornik ma problemy, że no, bardzo dziwnie coś tam szczela, co mogli się usłyszeć. Wzmacniacz działa prawidłowo. Nie będziemy sprawdzać wejścia liniowego, bo nie mam akurat tu pod ręką nic, co moglibyśmy podłączyć. Może później pomyślimy i sobie zrobimy wersję manueli na rocznik 2024. Pomyślimy o wprowadzeniu tutaj Bluetootha na przykład, ale to pomyślimy. Ale co jak powiedziałem, trzeba pomyśleć, żeby doprowadzić radio do sprawności. Znaczy, czemu nie chcę na dwóch tutaj stacjach jest cisza, znaczy stacjach, przepraszam, na dwóch pasmach jest cisza i słychać tylko delikatny szum, tak jakby gdzieś albo nie kontaktuje przełącznik, albo po prostu są zimne luty, no nie wiem, nie rozsądzaliśmy tego sprzętu, trzeba to obadać. Tak więc, moi drodzy, w tej paczuszce, jak widzieliście, mieliśmy fajny odbiornik, radiomagnetofon, manuela na eksport. Sprzęt nazywa się SDK-R2000, model RMS-814. Plusem tego odbiornika, radiomagnetofonu, przepraszam, jest to, że fabrycznie posiada górny zakres UKF-u, co niestety no, nie łapie wszystkich stacji, ale może to być spowodowane tym, że jest problem z anteną, że jego tutaj, jej tutaj po prostu nie ma. Problem z brudnym przełącznikiem, może być radio rozstrojone, ale to będziemy sobie weryfikować, jak zajmiemy się tym radiomagnetofonem na spokojnie, podłączając pod generator, dokonamy i wykonamy pomiary na tym sprzęcie, zobaczymy, co tutaj jest powodem, że to nie chce działać, zmienimy paski napędowe, no i radiomagnetofon będzie w 100% wtedy sprawny. Tak, moi drodzy, dziękuję za uwagę w tej części tutaj. Mieliśmy, jak już widzieliście, radiomagnetofon z L3. No to co, bierzemy się za kolejną paczkę, aby ją otworzyć. Czyli do zobaczenia w kolejnym tutaj unboxingu.